i mam nadzieję, że już nigdy więcej nie spotkam tego człowieka. Mówi Karol, z buta po planecie. Dzień 17, godzina 9:56. Powiem wam tak, całą noc ogólnie lał deszcz. Calutką, calusieńką, całą noc. Aż do godziny mniej więcej... Nastawiłem sobie budzik na 7 godzinę, to siedziałem sobie, leżałem i nic nie robiłem do jakiejś 8:30, bo wtedy dopiero przestało padać. I coś tam zacząłem się ogarniać po prostu na szybko i żeby lecieć dalej w trasę, bo to jest jakaś tragedia po prostu. Jest drugi dzień cały praktycznie właśnie, którym pada i jeszcze pogody zapowiadają, że mają być dwa takie w przód, ale dochodzimy mniej więcej do miejscowości Solec-Zdrój. Zostało jakieś 10 km i możliwe bardzo, że znajdziemy tam ratunek w formie noclegu, ale jeżeli tam nie znajdę w formie noclegu ratunku, to będzie lipa. No to w drogę, jakieś zostało, mówię, 10 km, zobaczymy co się będzie działo w Solcu. Jest godzina 12:24. Dzisiejszy dzień wygląda w taki sposób, że podchodzę pół kilometra, zatrzymuję się na jakimś przystanku i czekam godzinę, aż przestanie padać. I tak pół kilometra, i tak w kółko, i tak w kółko. Powiem wam, że jest beznadziejnie, nie... Jest to bardzo niefajny dzień. Nie wiem, co będzie z tego Solca-Zdrój, bo zostało tam jeszcze, nie wiem, może 3-4 km i będzie widać, co tam się dzieje. Jak chcecie wiedzieć, jak z tego wyszedłem, to oglądajcie dalej, bo ja jeszcze jak coś, to sam nie wiem, jak z tego wyjdę. Dzień 19. Nie 18. Godzina 10:53. Pokoje do wynajęcia pod świerkiem. Nie kręciłem ostatnio nic ze względu na to, że po prostu miałem dużo pracy i w ogóle. Spędziłem ostatnie dwie nocki pod świerkiem. Nasze zakwaterowanie prezentuje się w taki sposób. Jest tutaj bardzo praktycznie po swojemu i wygodnie. Łazieneczka. Wszystko, czego bym sobie zażyczył. Niesamowicie w końcu odpocząłem. Wczoraj jadłem najlepszą zupkę pomidorową, jaką w ogóle jadłem. Było to chyba ze względu na to, że po prostu miała dużo w sobie śmietany. Była niesamowicie dobra. To nasze takie miejsce pracy. Cyk. Tak to się mniej więcej prezentuje. Jednak, jeżeli chcecie wiedzieć, jak się tu znalazłem i jak spędziłem nie jedną, dwie noce praktycznie w ogóle za darmo. Jak poznałem Andrzeja, człowieka, który na początku mnie zafascynował, a później po paru godzinach tak go znienawidziłem, że chciałem go zabić. To słuchajcie dalej. Mówi Karol, z buta po planecie. No więc dotarłem w końcu do Solca-Zdrój, cały mokry, przemoczony od deszczu, praktycznie cały dzień padał deszcz. Rok temu nocowałem w tej miejscowości, ale w innym troszeczkę miejscu, za skrzyżowaniem. I jedyne, co mnie kierowało do tego miejsca, to było to, że pamiętałem rzeczywiście dom, w którym rok temu nocowałem i tylko i wyłącznie z tego, jak wyglądał. Przestawałem już nawet w ogóle wierzyć, że znajdę ten budynek. No ale jednak się jakoś udało, znalazłem to. Zachodzę, no i niestety nie spotkałem tam osób żadnych decydujących, otworzyła mi starsza pani. Nie było tam nikogo właśnie, kogo poznałem rok temu. I pani starsza powiedziała mi, że niestety nie ma tam pani Agaty, osoby decydującej i że przekierowała mnie po prostu do budynku obok, do sąsiedztwa. No i poszedłem tam, no i wchodzę sobie na podwóreczko. No i na szczęście od razu na podwórku były dwie osoby. Jedną z nich była pani Stasia, prowadząca noclegi, a drugą był Andrzej. Niesamowicie charyzmatyczny 64-letni gość, który wyglądał, nie wiem, maksymalnie na może 55. Normalnie profesjonalny wodzirej z natury. Kiedy spytałem ich, czy są z administracji, czy zarządzają tym obiektem, czy coś takiego, to Andrzej po tym, jak pytał mnie, jak mam na imię, spytał mnie, czy wierzę w Ducha Świętego. I na pozytywną odpowiedź już stwierdził Andrzej, że jestem najlepszym przyjacielem i że już stawia mi nocleg. Andrzej jest inny. Tak naprawdę to trudno w ogóle określić jego pochodzenie, czym się w ogóle zajmuje. Mówił o sobie, że jest zielarzem i uzdrowicielem. I naprawdę w sumie miał plecak, w którym miał mnóstwo różnego rodzaju suszonych ziół. Każdy z nich nawet potrafił jakoś na swój sposób nazywać, no ale ja tam nie potwierdzę tego za bardzo ze względu na to, że ja tam w ogóle się nie znam. Poza tym miał jeszcze taką dziwną lalkę pajaca starą z takim dziwnym, przerażającym uśmiechem i przymkniętym jednym okiem w taki sposób. To była bardzo dziwna lalka. Poza tym jeszcze miał obrazek świętego Alberta, a poza tym miał jeszcze bardzo dużo jabłek papierówek. Ja dochodziłem nawet do wniosku, że te papierówki to służą mu po to, że jak skończą mu się tematy, bo ciągle nawija
nabijał i gadał, to jak skończył mu się tematy na 3 sekundy, to wyciągał papierówki i częstował nimi wszystkich dookoła po to, żeby tylko znaleźć jakiś nowy temat do gadania. Wyjął zaraz nalewkę malinową, no i powolutku zaczęliśmy ją rozpracowywać. Porozpracowywaliśmy, zamieniliśmy tam kilkadziesiąt słów i niedługo poszliśmy na spacer. Spacer ten miał taki cel, że po prostu Andrzej miał misję, miał umówione spotkanie z dziewczyną, którą miał uzdrowić. Poszliśmy we trzech. Ja, Andrzej i pan Heniu, który jest mężem pani Stasi i prowadzą razem właśnie ten obiekt. Już nawet po drodze Andrzej zagadywał dosłownie wszystkich, mówiąc o, nie wiem, gadając o takich rzeczach jak czy Duch Święty, czy energia i innego rodzaju takie rzeczy. Ja z panem Heniem trzymaliśmy taki nieco inny krok, trzymaliśmy się nieco z tyłu. Nawet po jakimś czasie pan Heniu do mnie mówi, że wiesz, Karol, z Andrzejem to jest tak, bo już tam nieraz się widzieli wcześniej, to nie pierwsze ich spotkanie. Z Andrzejem to jest tak, że lepiej trzymać się za nim z 20 metrów i nie przyznawać się do niego. Spotkaliśmy się z kobietą, którą Andrzej miał uzdrowić. Rzeczywiście kobieta kulała na jedną nogę i miała jakąś chorobę nieuleczalną, coś w stylu, coś jej blokowało w żyłach, z tego co zrozumiałem. Andrzej zrobił swój rytuał uzdrawiający. Poprosił ją, żeby zdjęła ortezę, zaczął ją uciskać gdzieś tam w jakichś różnych punktach na łydkach, na piszczelach i w ogóle nie wstydził się nikogo, co się działo w ogóle naokoło, bo było to właśnie w takim publicznym lokalu, było sporo ludzi, niektórzy lubili tak jak to ludzie właśnie popatrzeć po prostu, a dla mnie było co najmniej dziwnie. Nawet po tej malinówce, którą zrobiliśmy. Pan Heniu zaraz stwierdził, że troszeczkę jest lipa w ogóle z Andrzejem i zawinął się do domu, a my z Andrzejem poszliśmy podbijać świat. Najpierw zrobiliśmy po piwku obok lokalu, w którym właśnie uzdrawiał tą dziewczynę. Andrzej w ogóle miał takie dziwne coś, że nie wyglądał na najbogatszego człowieka na ziemi, tym bardziej właśnie patrząc po jego w ogóle bagażu i w ogóle, ale jeżeli coś, to nigdy mu tam pieniądza na nic praktycznie nie brakowało. I pokazał mi w pokrótce dziwne swoje tajemnicze techniki, które polegały właśnie na odświeżeniu się i trzymaniu dobrego zapachu i samopoczucia, korzystając tylko i wyłącznie z łazienek i ubikacji publicznych. Polegało to na niczym innym, jak dosłownie przemyciu twarzy i okolic za uszami. I wychodzimy z łazienki, a tam pani woźna krzyczy do nas. Halo, co wy tu robicie? To sanatorium jest, tam są drzwi, proszę stąd wyjść natychmiast. Na co Andrzej przekonany zaklinał się, że jesteśmy klientami sanatorium i w ogóle, że nie ma tam pani na nas krzyczeć w ogóle, że zaraz idziemy w spać i coś tam. Dla mnie to nie zostało już w takiej sytuacji nic innego, jak zachować kamienną twarz i po prostu przytakiwać. I tak jak najbardziej. I co najlepsze, że że pani woźna to kupiła. Mówiła do nas, że już godzina tam 23, coś tam była i żebyśmy już szli do zakwaterowania ze względu na to, że już po prostu godzina była wieczorna i ciszy nocnej, że trzeba było już spać i nie zawracać ludziom głowy. No i sobie poszła. A my z Andrzejem po prostu jak znaleźliśmy tą okazję, jak sobie poszła, to zawinęliśmy się z tego lokalu jak najprędzej drugim w ogóle wyjściem. No ale Andrzejowi było mało, więc zabrał mnie do jeszcze następnego jakiegoś lokalu, w którym pracuje jego dobra znajoma. No i zachodzimy. Lokal dla starszych ludzi. W tle leci Modern Talking. Zamawiamy po herbatce zielonej. I Andrzej znalazł tą znajomą. Szczerze mówiąc, to ta nie wyglądała na najszczęśliwszą na świecie, jak go zobaczyła. Andrzej zaraz mówi, że idzie na parkiet powyrywać jakieś laski. Na parkiecie, szczerze mówiąc, było jakieś może z 3 pary małżeńskie 60+, więc Andrzej poszedł, zaczął klaskać do siebie i tańczyć solo, potańczył tak parę minutek i wrócił zadowolony. Popiliśmy herbatkę, paręnaście już razy mówiłem dla Andrzeja, żebyśmy powoli stąd zawijali, bo już godzina się robiła bardzo późna. I mówię do Andrzeja, że Andrzej, chodź już, bo ja już idę, bo już chcę spać, naprawdę. Ja zazwyczaj już 21, 22 max śpię, a jest już północ praktycznie. No i wyszedłem na zewnątrz. Tak sobie stoję, czekam, zapaliłem papierosa, stoję, Andrzej patrzy, wychodzi. No i tutaj też następna się przygoda zaczęła, bo zaczął się po prostu bawić z jakimś pieskiem pana 80+, i bawić się z nim jakieś pół godziny, gdzieś tam rzucać nim, bawić i mówić jaki on zdrowy i w ogóle, że Duch Święty nad nim ma pieczę i w ogóle. No i wyruszyliśmy w końcu do domu. Po drodze Andrzej zaczął opowiadać mi, że nawet nie zapłacił całej wartości za herbatki, które zamówiliśmy w tym lokalu, ze względu na to, że on płaci za herbatkę tyle, ile on chce, bo nie,
jego nie interesuje inflacja ze względu na to, że inflacja to jest wytwór szatana, a on jest skierowany Duchem Świętym, więc płaci tyle, ile chce. Po drodze znaleźliśmy jeszcze jego plecak, który zostawił pijany po drodze gdzieś tam pod lokalem, w którym uzdrawiał dziewczynę. Zachodzimy do domu. Pani Stasia coś tam krzyczy na Andrzeja, gdzie to on młodego w ogóle zabiera, gdzie wy się szlajacie po nocy. Ale w końcu jakoś ochłonęła. Andrzej na to w ogóle mówi, żeby była spokojna, no bo to jakby nie, my nie sami tak się szlajaliśmy, tylko Duch Święty nas prowadził i tak po prostu miało być. No to pani Stasia mówi, że przygotuje i dla niego jakąś tam pościel i da coś do zjedzenia. Żeby kładł się w pokoju, w którym ja zostawiłem rzeczy i miałem nocować tą noc. Andrzej zarzekał się, że w sumie nie potrzebuje pościeli i nic do jedzenia, bo on może nawet 2 tygodnie bez jedzenia, wystarczy mu to, że on będzie prawidłowo oddychał i czerpał energię z tlenu, słońca i ogólnie energię z otoczenia. To ja mówię do Andrzeja: Andrzej, kurwa, to co ty, fotosyntezę użyjesz jak roślinki? Na co on przytaknął. Zachodzimy do pokoju. Andrzej ciągle wałkuje mi, że ja muszę odpoczywać, że mam bardzo długą drogę przed sobą, bo jeszcze tam wiele przede mną przygód i kilometrów, więc mówię do Andrzeja: Andrzej, no dobra, kurwa, to zamknij mordę, weź się zamknij, bo z tobą to ja nigdy spokoju nie zaznam. No i poszedłem się myć. A Andrzej stwierdził, że idzie na spacer. Zanim jeszcze wszedłem do łazienki, a Andrzej wyszedł, pani Stasia przyniosła mu mimo wszystko i tak pościel i jedzenie dla mnie, jako że Andrzej żyje z fotosyntezy, więc takich rzeczy nie potrzebował. My z panią Stasią dobranoc, a Andrzej poszedł na spacer. A ja zaznałem spokoju. No, na chwilę. Zjadłem połowę tego, co przygotowała mi pani Stasia, ze względu na to, że było tego sporo, więc stwierdziłem, że może się to nadać jeszcze po prostu na śniadanie, że połowę tego odłożyłem jeszcze. Wchodzę pod prysznic i Andrzej wrócił ze spaceru. Coś słyszę, coś się rozwala, coś się wala po podłodze, coś upada, coś hałasuje. Myślę sobie, już taki zajechany, myślę sobie: Wychodzę z prysznica. Andrzej śpi kompletnie pijany na siedząco, a na podłodze leży kubek już bez kompotu, który dostałem do jedzonka od pani Stasi. A z mojego śniadania nie zostało zupełnie nic. Ja naprawdę machnąłem nawet na to ręką, że jednak u Andrzeja ta fotosynteza nie do końca działa, ale ten kompot na ziemi to troszeczkę mnie podbudował. I mówię do niego: Andrzej, kurwa, co to jest rozlane na podłodze? Co ty wylałeś? On mówi coś, że z plecaka mu wypadło i coś tam. Ja do niego mówię, że ty jesteś popierdolony jakiś i weź mi w ogóle nie kłam, bo to jest mój kompot, który dostałem jeszcze na kolację od pani Stasi i masz to teraz posprzątać. Rzuciłem w niego resztkę papieru toaletowego, jaki jeszcze znajdował się, no i Andrzej gdzieś tam zaczął to wycierać. Tak naprawdę to gdzieś tam zaczął wycierać. Nie wytarł nawet 1/5 tego, co narozlewał. Jeszcze mówi mi bezczelnie, żebym się uspokoił i się przeżegnał, bo wtedy dopiero, i prosił Ducha Świętego o spokój, bo wtedy dopiero Duch Święty uzdrowił mnie z nerwów. To już mi serio troszeczkę przyspieszyło puls. Mówię do niego, żeby zamknął mordę, dał mi spokój i szedł spać. On na to, że on nie ma z tym problemu, że dla niego to minutka i on już śpi. I rzeczywiście, i tak było. Położył się, minuta, może nawet niecała, i zasnął. I zaczęło się. Istne piekło. Głośność jego chrapania dorównywała, nie wiem, jadącemu pociągowi. Ja z pozycji leżącej aż usiadłem i zacząłem na niego krzyczeć. No ale to nic w ogóle nie dawało, jako że po prostu Andrzej sobie smacznie spał. Więc wstałem i zacząłem nim machać. Mówię: Andrzej, kurwa, zamknij mordę, chrapiesz tak, jakby pociąg napierdalał ze ścianą. I mówię mu, żeby przewrócił się na brzuch, bo w takiej pozycji przynajmniej się nie chrapie. A on na to, żebym się przeżegnał i uspokoił, bo tylko spokój nas uratuje. Myślałem, że mu walnę w łeb, ale tego nie zrobiłem. Bo ten naprawdę przewrócił się na brzuch i zaraz zasnął i nie chrapał. Godzina 1:30. Udało mi się w końcu jakoś zasnąć. Godzina 3:28. Andrzej wstaje.
Obudziłem się od razu, pytam go, co ty robisz? A on, że modlił się do Ducha Świętego, żebym się nie obudził, żeby on coś tam cicho był i w ogóle. I zaczął mnie przepraszać i mówić, że przepraszam, że cię obudziłem, coś tam, że ty śpi i że spokojnie, że śpi, przed tobą dużo kilometrów do zrobienia i to samo znowu w kółko zaczęło się wałkowanie następne pół godziny. No ale w końcu jakoś mówi, że on wychodzi i idzie w drogę, bo ma następną misję. Tak naprawdę to trochę się ucieszyłem. Zaczął mi jeszcze mówić, gdzie mam stawić się za parę lat, że jaką drogą mam iść, żebym się modlił do Ducha Świętego po drodze i że za parę lat się spotkamy i jeszcze porozmawiamy. To ja do niego mówię, Andrzej, kurwa, przestań pierdolić i jak masz iść, to już idź, bo ja w taki sposób to ja nigdy nie wyśpię się i nie zasnę i nie pójdę. A dobijała już czwarta. Obiecał mi, że kiedyś się gdzieś tam spotkamy i sobie na spokojnie porozmawiamy i przypomnimy te czasy, no i wyszedł. No to ja zamknąłem, wziąłem tylko, jak tylko on wyszedł, to wstałem od razu za nim, zamknąłem jak najszybciej drzwi na klucz, sprawdziłem, czy mam nadal na pewno wszystkie rzeczy przy sobie i miałem wszystko. I po następnej połowie godziny, nie wiem, już wtedy była jakaś 4:30, zanim jeszcze mi nerwy w ogóle zeszły, udało mi się zasnąć. I mam nadzieję, że już nigdy więcej nie spotkam tego człowieka. Jest godzina 1:50. Rozstałem się już z rodzinką z Solca. Troszeczkę popłakaliśmy. Fajnie, kurde, było. Ja nie wiem o co chodzi. Czasami właśnie po prostu nie rozumiem dobroci ludzkiej. Bo ja spędziłem u nich 2 noce. Nie musiałem nic praktycznie sobie kołować do jedzenia. Totalnie nic. Spędziłem te 2 noce za darmo. Ale w sumie tak jak wcześniej wspominałem z tym Andrzejem, że Andrzej ogólnie zarzekał się, że za mnie zapłaci za 2 noce i w ogóle prawda jest taka, że zapłacił za pół pierwszej nocy. Czego dopiero się dzisiaj dowiedziałem. I mówię właśnie, że jako, że nocleg kosztował 5 dyszek, ja mówię, że ja mam tylko, że 4 dyszki, to ja mam wszystko, co w portfelu mam. Oni powiedzieli, że nie ma takiej potrzeby i prawda jest taka, że nie zapłaciłem kompletnie nic. Dalej. Lecimy w stronę Katowic. Jak wychodziłem z Solca, zorientowałem się, że do Katowic mamy teraz 150 km. Na razie nie będziemy się na szczęście trzymać jakichś tras krajowych. Będziemy lecieć takimi właśnie podobnymi trasami pobocznymi. Nie będzie prawie w ogóle ruchu. Będzie bezproblemowa droga. Co do pogody, jest bardzo przyjemnie. Możliwe, że będzie dzisiaj padać z racji, że jest strasznie duszno. Ale miejmy nadzieję, że po prostu nie na rozkładanie się. Mówi Karol. Z buta po planecie. 19:45, jakąś może godzinkę temu, półtora godzinki, spotkałem w miejscowości Piaski Wielkie pewną rodzinkę na podwórku. Myślę więc, spytam, gdzie jest najbliższy sklep, bo to były tereny, sporo jest wiosek naokoło i w ogóle. Chciałem tylko spytać właśnie, gdzie jest najbliższy sklep. Zaczęli pytać, co z tym bagażem i w ogóle w jakim kierunku idę. To skończyło się na tym, że posiedziałem z nimi jakieś właśnie półtora godziny, pogadaliśmy, poopowiadaliśmy swoje wszystkie przygody. Zostałem poczęstowany ciasteczkiem, kawką, nawet piwkiem i dostałem na drogę pełną reklamówkę pomidorów i ogórków. Niesamowici ludzie. Wszędzie się spotyka niesamowitych ludzi. Jak miałem przez ostatnie... Planowałem, że po Solcu, kiedy spotkałem się z panią Stasią i panem Heniem, to myślałem, że teraz kolejne 3 dni nikogo już w ogóle nie spotkam. Okazuje się, że nawet dzisiejszego dnia już spotkałem parę niesamowitych osób. Co tu się dzieje na tym Świętokrzyskim? Fajne miejsce. Podoba mi się. Ale idę dalej.